Witam na moim kanale. Dzisiaj specjalny odcinek. Zresztą sami widzicie. Potężny cyfrowy monoblok o mocy 8000 W przy 14 i 4 V. Za to przy 12,5 ma aż 5400 W. Potężna moc do napędzenia czterech lub sześciu dużych SUV-ów. Wzmacniacz dostałem od klienta na przegląd techniczny. Zostały sprawdzone prądy spoczynkowe, stałe na wyjściu oraz prąd, który pobiera on w spoczynku. Klient twierdził, że chce się czuć po prostu z tym lepiej, jeżeli ktoś przejrzy ten wzmacniacz. Jak widzicie, wyglądem i gabarytami przypomina troszeczkę Soundstreama Tarantule 6500D, który wcześniej był u mnie na kanale. Ale mocowo niestety jest praktycznie dwa razy większy. Zasilał on cztery głośniki, każdy miał po 2 kW i był spięty w 1 ohm. Robiło to potężne zamieszanie. Co mogę powiedzieć? Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie elementy, tak jak transformatory i dławiki na wyjściu, są bardzo dobrze zabezpieczone od spodu. Nie ma prawa nic tutaj przez dłuższy okres eksploatacji się oderwać. Jak widzimy, potężne przewody na wyjście głośnika doprowadzone, bardzo elastyczne, co świadczy o jakości wykonania. Potężna filtracja w zasilaczu. Każdy z kondensatorów posiada pojemność około 2000 mikrofaradów. Jest ich 2, 4, 6, 8. To jest w sumie 16 000 mikro. 6 transformatorów w sekcji zasilania przetwornicy i 24 tranzystory w stopniu końcowym. Tranzystory są to, może inaczej, parametry tranzystora w skrócie, są wydajne na około 23 A, jedna sztuka, i napięcie według dokumentacji, które może maksymalnie przez niego przejść, jest około 400 V. Przy pomiarze stopnie wyjściowe są zasilane na napięcie 163 V na jedną i na drugą stronę. Co mogę jeszcze powiedzieć? Potężna przetwornica zbudowana na tranzystorach typu IRF. Filtracja po stronie pierwotnej. Jest to 3300 mikro na każdą sztukę, a mamy ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sztuk. Potężna bryła aluminium, chłodząca wszystkie tranzystory w sekcji wyjściowej oraz w przetwornicy. No i co? Miałem dokonać przeglądu tego wzmacniacza, zmierzyć stał na wyjściu oraz prąd pobierany przez wzmacniacz spoczynku. Zaraz to Wam zaprezentuję, jak to wygląda. No, tutaj odpalimy przemierniki. No, w chwili włączenia pobiera około 40 A. Ładują się kondensatory w zasilaczu.
Posiada dwa tory do wejścia zasilania 12-woltowego. Tutaj akurat mamy 13,3 z mojego zasilacza. Stały na wyjściu. Waha się w okolicach 60 mV. Prąd pobierany przez macę w spoczynku jest około 7 A. No jak na tą wielkość to jest w porządku. I co, zaraz wam pokażę, jak on wygląda z bliska, jak on się tutaj prezentuje. A tutaj widzimy sekcję przedwzmacniacza. Dalej mamy sekcję wyjściową oraz sterowanie. Dwa przekaźniki załączające, potężna filtracja, sterowanie przetwornicą oraz sama przetwornica, jak widać, na grubym drucie. Wasz wygląda tak. A Orion przy nim wygląda o tak. Jest różnica. Potęga. Jeżeli lubicie mój kanał, zapraszam do subskrypcji. Kciuk w górę. Jeżeli wam się film spodobał i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki i cześć.